Tekst Manny na 3 czerwca Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk jego rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie ma języka ani mowy, nie słychać ich głosu. Jednak na wszystką ziemię rozchodzi się melodia ich, a do no okręgu ziemi słowa ich. Psalm 19 Wersety od 2 do 5. Komentarz parałzyjny. Wspaniały codzienny i conocny widok niebios powinien wzbudzić w nas uwielbienie i adorację, powinien natchnąć nasze serca świętą i pełną czci pobożnością. Niech ta bezgłośna aktywność. Doskonałe posłuszeństwo boskiemu prawu i błogosławiony blask tych niebiańskich zastępów będzie dla nas uzdrawiającą lekcją gorliwej aktywności, bez zamieszania czy ostentacji, lekcją doskonałego posłuszeństwa woli tego, który wszystko czyni i dobrze, który jest zbyt mądry, by błądzić, zbyt dobry, by być nieżyczliwym. Niech będzie lekcją oświecania każdego, kto nas widzi, pańską chwałą, która nas oświeciła. Reprint nr 1811 Komentarz epifaniczny Stwierdzamy, że wszelkie różnorodne obiekty i układy w naturze nie tylko manifestują pańskie przymioty naszym uważnym umysłom, lecz także symbolizują rzeczy które objawiają jego przymioty i plan. W taki sposób nowe niebiosa objawią jego charakter w przyszłym wieku. Noce i ich zło symbolizują różne okresy, w których różne złe klasy doświadczają zła, szczególnie w Epifanii. Dni symbolizują czasy błogosławieństw różnych okresów, przy czym te wcześniejsze były cieniem tych późniejszych. Jak na przykład w żniwach i równoległych okresach. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa od rozdziału pierwszego wersetu, pierwszego do rozdziału drugiego wersetu siódmego. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech będzie światłość. I stała się światłość. I widział Bóg światłość, że była dobra, i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą, i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie. W pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód, i uczynił Bóg rozpostarcie. Uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem, i między wodami, które są nad rozpostarciem. I stało się tak, i nazwał Bóg rozpostarcie niebem, i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień wtóry, i rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem. Na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche. I stało się tak. I nazwał Bóg suche miejsce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech zrodzi ziemia trawę, ziele, wydawające nasienie, i drzewo rodzajne, czyniące owoc, według rodzaju swego, którego by nasienie było w nim na ziemi. I stało się tak, i zrodziła ziemia trawę, ziele wydawające nasienie, według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju swego, i widział Bóg, że to było dobre. I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci, i rzekł Bóg: Niech będą światła na rozpostarciu niebieskim, ku rozdzielaniu dnia od nocy. A niech będą na znaki i pewne czasy, i dni, i lata. I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. I uczynił Bóg dwa światła wielkie, światło większe, aby rządziło dzień, a światło mniejsze, aby rządziło noc i gwiazdy. I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią. I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością i między ciemnością. I widział Bóg, że to było dobre. I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty. I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płas duszy żywiącej, a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim. I stworzył Bóg wieloryby wielkie. I wszelką duszę żywiącą, płazającą się, którą hojnie wywiodły wody, według rodzaju ich, i wszelkie ptactwo skrzydlaste, według rodzaju ich, i widział Bóg, że to było dobre. Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie, i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I stał się wieczór. I stał się za ranek. Dzień piąty. Rzekł też Bóg, niech wyda ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego, bydło i płas, i zwierz ziemski, według rodzaju swego, i stało się tak. Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego, i bydło według rodzaju swego, i wszelki płas ziemski według rodzaju swego, i widział Bóg, że to było dobre. Zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego, a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazającym się po ziemi. Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go. Mężczyznę i niewiastę stworzył je i błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na ziemi. I rzekł Bóg, oto dałem wam wszelkie ziele. Wydawające z siebie nasienie, które jest na obliczu wszystkiej ziemi, i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa, wydawające z siebie nasienie, będzie wam ku pokarmowi. I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy ruszającej się na ziemi, w której jest dusza żywiąca, wszelka jarzyna ziela będzie ku pokarmowi, i stało się tak. I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre, i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty. Dokończone tedy są niebiosa i ziemia, i wszystko wojsko ich. I dokończył Bóg dnia siódmego dzieła swego, które uczynił, i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła swego, które uczynił. I błogosławił Bóg Dniowi Siódmemu, i poświęcił Go, iż we nie odpoczął od wszelkiego dzieła swego, który był stworzył Bóg, aby uczynione było. Teć są zrodzenia niebios, i ziemi, gdy były stworzone, dnia, którego uczynił Pan Bóg ziemię i niebo. Wszelką różdżkę polną, przedtem niż była na ziemi, i wszelkie ziele polne, pierwej niż weszło. Albowiem nie spuścił jeszcze był dżdżu Pan Bóg na ziemię, i człowieka nie było, który by sprawował ziemię. Ale para wychodziła z ziemi, która odwilżała wszystek wierzch ziemi. Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dach żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą. Izajasza rozdział czterdziesty, werset dwudziesty szósty. Podnieście ku górze oczy wasze, a obaczcie, kto to stworzył, kto wywiódł w poczcie wojsko ich, a to wszystko z imienia przyzywa, według wielkości siły i wielkiej mocy, tak że ani jedno z nich nie zginie. Chioba rozdział dziewiąty, wersety ósmy i dziewiąty On sam rozpościera niebiosa i depcze po wałach morskich. On sprawił wóz niebieski z gwiazd, Oryjona ich jady, i inne gwiazdy skryte na południe. Rozdział dwunasty wersety od siódmego do dziewiątego, A nawet pytaj się proszę bydląd, a one cię nauczą, i ptastwa niebieskiego, a oznajmi tobie. Albo się rozmów z ziemią, a ona cię nauczy, i rozpowiedząć ryby morskie. Któż nie wie z tych wszystkich rzeczy, że to ręka Pańska sprawiła? Rozdział 28 Wersety od 23 do 26. Bóg sam rozumie drogę jej, a on wie miejsce jej. Bo on na kończyny ziemi patrzy, a wszystko, co jest pod niebem, widzi. Wiatrom uczynił wagę, a wody odważył pod miarą. On też prawo dżdżom postanowił. A drogę błyskawicom gromów. Rozdział 37 wersety 15 i 17 Izali wiesz, co zawaga waga obłoków? Izali wiesz cuda doskonałego we wszelakiej umiejętności? I zarzeź z nim rozpościerał niebiosa, które są trwałe, a zwierciadłu odlewanemu podobne. Rozdział 38 wersety 4 i od 7 do 10 Gdzieżeś był, kiedym ja zakładał grunty ziemi? Powiedz, jeździże nasz rozum. Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży. Któż zamknął drzwiami morze, gdy się wyrwało, jakoby z żywota wychodząc. Gdym położył obłok za szatę jego, a ciemność za pieluchy jego. Gdym postanowił o niemy dekret mój, a przyprawiłem zaworę i drzwi do niego. Psalm 8 Wersety od 4 do dziesiątego, Gdy się przypatruję niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił, tedy mówię, Cóż jest człowiek, iż na nie pamiętasz? Albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz? Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go, dałeś mu opanować sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego, owce i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie i cokolwiek chodzi po ścieżkach morskich. Panie, panie nasz. Jako zacne jest imię Twoje po wszystkiej ziemi. Psalm 104 wersety od 2 do 6 i 24 Przyodziałeś się światłością jako szatą, rozciągnąłeś niebiosa jako oponę. Któryś zasklepił na wodach pałace swoje, który używasz obłoków miastowozów, który chodzisz na skrzydłach wiatrowych, który czynisz duchy posłami swymi. Ty czynisz sługi swe ogniem pałającym. Ugruntowałeś ziemię na słupach jej, tak, że się nie poruszy na wieki wieczne. Przepaścią jako szatą przyodziałeś ją był, tak, że wody stały nad górami. O jakoż wielkie są sprawy twoje, panie! Te wszystkie mądrześ uczynił, a napełniona jest ziemia bogactwem twojem. Psalm 136, wersety od 5 do 9, Który mądrze niebiosa uczynił, albowiem na wieki miłosierdzie jego, który rozciągnął ziemię na wodach, albowiem na wieki miłosierdzie jego, który uczynił światła wielkie, albowiem na wieki miłosierdzie jego, słońce, aby panowało we dnie, albowiem na wieki miłosierdzie jego, miesiąc i gwiazdy. Aby panowały w nocy, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Jeremiasza rozdział 51 wersety 15 i 16 On ci to jest, który uczynił ziemię mocą swoją, który utwierdził okrąg świata mądrością swoją, i roztropnością swoją rozpostarł niebiosa, który gdy głos wypuszcza, wody na niebie szumią, a który sprawuje. Aby występowały pary od kończyn ziemi, i błyskawice ze drzem przywodzi, a wywodzi wiatr z skarbów swoich. Rzymian rozdział pierwszy, wersety dziewiętnasty i dwudziesty. Przeto iż, co może być wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im Bóg objawił. Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia świata, przez rzeczy uczynione widzialne bywają, to jest ona wieczna jego moc i bóstwo, na to, aby oni byli bez wymówki. Żydów rozdział jedenasty, wersety trzeci i dziesiąty. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony słowem Bożem, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego, albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. Pieśni 283, 11, 45, 55, 89, 227, 292. Wiersze Brzasku 216. Bóg w naturze. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5209 Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje rozmyślania odnoszące się do obecnego literalnego i symbolicznego świata oraz przyszłego literalnego i symbolicznego świata, jaki wpływ one wywarły na moją cześć dla Boga. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.